Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Być jak dziecko nie oznacza najpierw być niewinnym w sensie moralnym. Święty Augustyn powiedział bardzo ciekawe zdanie. Niewinność dziecka polega na słabości ciała, nie na niewinności duszy. Niewinność jest cechą ludzi dojrzałych. Dojrzałych emocjonalnie, dojrzałych duchowo. Jest cnotą zdobytą w wielkim trudzie. My każdego dnia zmagamy się o to, żeby Bóg był naszym Panem, żeby był w centrum naszego życia, żeby miał wpływ na nasze życie. To jest to. Wtedy człowiek jest niewinny, ale niewinnością Boga. Dojrzały, piękny. Czasami jego spojrzenie wystarczy. Jego obecność. Święty przeszedł przez wielkie miasto i dokonał wielkiej ewangelizacji, a nic nie mówił. Ważne jest bardzo często, może nawet ważniejsza obecność niż słowa. Żeby drugi postawił sobie pytanie o jakość mojej obecności wobec innych, o jakość życia na tym świecie. Nie wolno mylić niewinności duchowej z nieświadomością emocjonalną czy intelektualną. Jezus mówi o wielkiej otwartości, o zaufaniu, o powierzeniu się Bogu. To jest niewinność. To jest niewinność. Zobaczmy, otwartość to jest cecha Boga. Szatan jest zamknięty. Kiedy człowiek się zamyka, to znaczy, że szatan dopełnił dzieła kuszenia w nim. On się zamknął. Niektóre osoby są pozatrzaskiwane. Nie rozmawiają, nie reagują, izolują się. Tam działa demon. A kiedy człowiek się otwiera i chce, żeby ktoś mu pomógł, jest otwarty, to jest to działanie Pana Boga. Podobieństwo do Boga. Otwartość człowieka czyni go podobnym do tego, który go stworzył. Dziecko kochane przez swoich rodziców jest bardzo otwarte i łatwo budzi się w nim zaufanie. Zobaczmy, że dla nas takim dramatem, też ludzi wierzących, jest brak zaufania Panu Bogu. Niektóre osoby oskarżają Pana Boga o pewne rzeczy, które się wydarzają w ich życiu, na przykład cierpienie, na przykład jakaś porażka. A przecież Bóg przez cierpienie, przez porażki, przez pewne błędy, przez to, że ludzie, którym ufałem, odchodzą ode mnie, On nas oczyszcza, a oczyszczając zbliża do siebie. To jest to dorastanie do niewinności, czyli bycia dzieckiem Boga. Małe dziecko, kiedy czuje się kochane, pozwala się wziąć na ramiona nieomal każdemu człowiekowi. Jest ufne. O co Jezus prosi Faustynę, by przekazała jako jego sekretarka? Żeby ludzie mu ufali. Zobaczmy, tam gdzie jest zaufanie, tam można mówić o współpracy pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Tam gdzie jest zaufanie, tam jest słuchanie Boga. Dlaczego nie potrafimy słuchać i rozważać Słowo Boże, medytować? Bo nie mamy zaufania do Boga. Przecież tam, gdzie nie ma zaufania, nie ma też miłości. Te rzeczywistości są ze sobą połączone. Być jak dziecko oznacza również być zależnym. Kto z nas chce być zależnym? Są takie osoby i one są szczęśliwe. To jest tak jak w jakimś wymiarze. Mąż jest zależny od żony, żona od męża. Oni są jednością.
Oni są szczęśliwi w swoim małżeństwie. Mądra, dobra, dojrzała zależność. Nie naiwna, ale dojrzała. Biorąca pod uwagę to, że ta osoba, ten mój małżonek, ta moja żona, ma też prawo popełniać błędy, ma prawo do słabości. W to zaufanie wliczona jest ludzka słabość. Małe dziecko jest słabe, bezbronne, potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia. Czyż my tego wszystkiego nie potrzebujemy od Boga, czego potrzebuje dziecko od rodziców? Słabi, bezbronni, potrzebujący pomocy, opieki, wsparcia. Dziecko wie, że wszystko, co otrzymuje, dostaje od kochających go rodziców. I drugi problem związany z dziecięstwem Bożym. Nie dowierzamy w miłość Bożą. Nie dowierzamy, że jesteśmy... Jeżeli byś mnie, Boże, kochał, to byś nie wystawiał mnie na takie próby albo na pokusę. Mam problem ze sobą, a Ty mi nie pomagasz. Proszę Cię tyle lat. A może do końca życia to oczyszczanie będzie konieczne. Dlatego zauważmy, że pokusy, w których człowiek zdobywa się na walkę, są błogosławieństwem. Pokusa nie musi być przekleństwem, nie musi być udręką, ale może być spotkaniem z Bogiem, nie z diabłem, ale z Bogiem. Bo w pokusie zaczynam wołać, prosić, być żebrakiem. Takimi jesteśmy w naszej wierze. Dziecko potrafi z zaufaniem o wszystko prosić. Ono się nie wstydzi, nie krępuje. Stać się jak dziecko, to doświadczyć, że Bóg jest moim ojcem. Jest ojcem. Mogę nie mieć doświadczenia pozytywnego swojego ojca ziemskiego, ale prosić Boga Ojca, uzupełnij, Boże, te wszystkie uczucia, których nie dał mi mój ojciec ziemski. Uzupełnij to. To, czego nie doświadczyłem od mojego ojca. Jeżeli Bóg jest naszym ojcem, to my możemy być tylko Jego dziećmi. I to pragnienie wejścia w dialog z Bogiem jest jako naszym ojcem. Staje się równocześnie zaproszeniem do tej postawy dziecięstwa, uległości, ufności, zawierzenia. Zobaczmy, nie tyle osądzajmy, czy ktoś jest uległy, czy ktoś wierzy Panu Bogu. Znamy Jego życie, znamy Jego przeszłość. I cóż z tego, że znamy? Nie jesteśmy w stanie Mu dać tego, co wartościowe, dopóki sami nie staniemy się przed Bogiem dziećmi. Właśnie ulegli, ufni i pełni zawierzenia.